Dzień dobry, szanowni państwo. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim YouTube kanale, który się nazywa... Cichonow mówi. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć wam primo o wspinaczce i czy osoba niewidoma jest w stanie uprawiać wspinaczkę. Sekundo, czemu nie warto uprawiać aktywności fizycznej? Tak, dobrze usłyszeliście, nie warto. I tercio, pokażę troszeczkę, jakie treningi robię w domu. Ponieważ siłownie są nadal zamknięte, bo stanowią wielkie zagrożenie dla ludzkości, więc trenuję w domu. W grudniu już ubiegłego roku zostałem zaproszony na takie wydarzenie, uroczyste otwarcie Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Chorób Rzadkich imienia Bartka Skrzyńskiego we Wrocławiu. To centrum jest prowadzone przez Fundację Potrafię Pomóc, w której teraz jestem ambasadorem. Podczas tego wydarzenia nie tylko zagrałem na skrzypcach, ale także spotkałem studenta, który studiuje terapię zajęciową, ale nie tylko studiuje, a zajmuje się różnymi bardzo ciekawymi rzeczami. Uprawia różne sporty, słucha bardzo dobrej rockowej muzyki, więc pamiętam, że zanim wyszedłem na taką scenę i zagrałem na skrzypcach, rozmawialiśmy o takich gitarzystach jak Steve Vai, Joe Satriani and Yngwie Malmsteen and so on. W pewnym momencie rozmawialiśmy z nim o tym, że ja, będąc osobą całkowicie niewidomą, próbuję uprawiać różne sporty, biegam, pływam, triatlony, siłownia w domu, jakieś elementy kalistyniki i tak dalej. I on zapytał, a jak myślisz, czy osoba niewidoma jest w stanie uprawiać wspinaczkę? I szczerze mówiąc, nigdy o tym nie myślałem i nawet nie wiedziałem, jak wygląda normalna ścianka wspinaczkowa. Bo dla osoby niewidomej to jest właśnie problem. Żeby do końca zrozumieć, jak coś wygląda, to trzeba zapoznać się z tym przedmiotem, no, dotykiem. Można opisywać i to jest bardzo skuteczna metoda, dlatego na przykład bardzo mi się podoba taka rzecz jak audiodeskrypcja, ale żeby naprawdę, żeby ten obraz przedmiotu został w mojej pamięci, no to muszę zbadać dotykiem. I tak się stało. Ten student Cezary do mnie zadzwonił, umówiliśmy na spotkanie i poszliśmy razem właśnie na wspinaczkę. Jest on instruktorem i pracuje generalnie, jak powiedział, z dziećmi. On pokazał mi różne ścianki, okazało się tak, że jeszcze są one różne. Różne pod względem chwytów. Na przykład w tym miejscu, w którym ćwiczyłem, były chwyty takie w kształcie rybek, liści i słuchawek. Słuchawek takich, jak wiecie, jak słuchawka do telefonu. Teraz już takich telefonów chyba nie ma. No nie wiem, może gdzieś w urzędzie na przykład. No i spróbowałem. Założyłem taką uprząż, wiecie, wspinaczkową. To służy do takich rzeczy asekuracyjnych. No wiecie, jak już polecę na dół, no to trzeba jakoś jednak powstrzymać to. Szkoda będzie, byłoby tego Andrzeja tak szybko stracić, być może. No i spróbowałem i się nie udało. Musiałem przemyśleć w ogóle, jak to działa, bo problem polega na tym, że nie widzę tych chwytów i muszę jednak jakąś regularność tych uchwytów znaleźć, żeby w głowie mieć jakiś system, żeby wiedzieć, że prawa noga może pójść tutaj, lewa ręka tutaj i tak dalej, i tak dalej. A później jakoś się rozkręciło, słuchajcie, i była taka ściana, na której były chwyty w kształcie takich kółek drewnianych, jak pączki wyglądają, tylko że płaskie. No i w pewnym momencie ten Cezary krzyczy, no słuchaj, teraz możesz wyciągnąć rękę, jeżeli chcesz dotknąć sufitu. Wyciągam, wow, sufit, 10 metrów, zrobiłem. I później jeszcze dwa albo trzy razy właśnie udało mi się wspiąć na takie różne ścianki. Ale słuchajcie, nie pokonałem ściankę ze słuchawkami. To więc będzie moje kolejne wyzwanie. Drugi temat. Słuchajcie, w tym roku mieliśmy do czynienia, no co najmniej ja tak myślę, z taką wyjątkową zimą.
we Wrocławiu było tyle śniegu, że pewnego dnia myślałem, że jestem w Archangelsku. W tym roku nie udało nam się tam pojechać, ale miałem takie wrażenie, że właśnie jestem tam, bo było zimno, był śnieg, ale tak sobie pomyślałem, że dobra, trzeba trenować. No i umówiłem się na spotkanie z moim przewodnikiem biegowym, z Pawłem i pobiegliśmy, słuchajcie, i zrobiliśmy półmaraton w śniegu. No i jak się później okazało, przetrenowałem. Nadwyrężyłem nogę. Teraz boli mnie łydka i chodzę do fizjoterapeuty, więc słuchajcie, nie zawsze warto uprawiać tę aktywność fizyczną. No lepiej w domu posiedzieć, trochę odpocząć. Nie wiem, pooglądać jakieś filmiki, napić się herbatki. Wynik to był taki, 2 godziny 23 minuty 39 sekund. Fizjoterapeuta powiedział, że lepiej jednak zmniejszyć intensywność treningów. Jak już powiedziałem kilkaset razy, że bardzo ubolewam nad tym, że siłownie są zamknięte, ale w miarę moich możliwości, a są one dosyć ograniczone w związku z tym, że nie znam się tak naprawdę, jak należy robić takie treningi, trenuję w domu. I teraz troszeczkę pokażę, jak to wygląda. 1, 2, 3, fire! No więc, moi drodzy, mój trening składa się z, jak to należy, z trzech podstawowych części, czyli rozgrzewka, później taka część bardziej intensywna, a później rozciąganie. Też oprócz tego mam takie fajne urządzenie, roller, za pomocą którego roluję, masuję. No i w tym treningu na bieżąco audiodeskrypcji nie było, więc troszeczkę powiem, że na początku była rozgrzewka, ręce, nogi, później porobiłem różne pompki, burpee, także takie ćwiczenie, które się nazywa super skater, różne przesiady też robię, no i to nie wszystko. I właśnie słuchajcie, teraz nie będę opisywał, jak ja to dokładnie robię dla osób niewidomych i właśnie na tym polega problem, że ja jak chcę zrobić jakieś nowe ćwiczenie, nie mogę po prostu to zobaczyć na YouTubie, jak to pokazują. Dlatego właśnie zawsze chce mi się stworzyć jakąś taką książeczkę dla osób niewidomych, które chcą uprawiać aktywność fizyczną, robić takie ćwiczenie i opisać dokładnie, jak powinny wyglądać te ćwiczenia. No i co, słuchajcie, na dzisiaj chyba to wszystko. Uprawiajcie aktywność fizyczną, ale z rozwagą, żeby nie było takich nadwyrężeń, jak ja teraz mam. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Subskrybujcie ten kanał, dzielcie się tym filmikiem. Łapka do góry i słuchajcie tego, co... Tichonow mówi.